Cześć, witam Was. W tym filmie pokażę Wam jak mikrofon Boya BY-M1, czyli zupełnie taki kablowy, zwykły mikrofon krawatowy, czyli taki, który można sobie wpiąć tutaj pod szyją, tak jak ja mam, jak go przerobić na mikrofon bezprzewodowy, taki jak na przykład ten Rode Wireless Go. Pierwszą rzeczą, którą robimy jest instalacja aplikacji WOMIC na telefonie. Po zainstalowaniu aplikacji pierwszą rzeczą jest oczywiście wejście w tryb konfiguracji i tutaj musimy w pierwszej kolejności wybrać sposób w jaki będzie się nasz telefon łączył z komputerem i tutaj oczywiście USB jest takim najbardziej stabilnym połączeniem, ale chcemy zrobić bezprzewodowy mikrofon, więc musicie wybrać albo połączenie Bluetooth, Wi-Fi, albo stworzyć Wi-Fi Direct czyli hotspota. Ja wybieram Wi-Fi. Następnie wybieramy audio source. I w przypadku moim wybieram Mic Mode 1, który umożliwi mi podłączenie właśnie tego mikrofonu Boya BYM. 1 Następnie wracamy do ekranu głównego i wciskamy Play. Tutaj aplikacja pyta się nas, czy yy, zezwoli aplikacji WOMIC na nagrywanie dźwięku. Oczywiście zezwalamy i pokazuje nam się u góry adres, z którym będziemy się łączyli na komputerze. Następnie przechodzimy do instalacji oprogramowania. To jest takie bardzo lekkie oprogramowanie na naszym komputerze. Wchodzimy sobie na stronę wolihenk.com, wchodzimy w zakładkę Vomic, View Details i tutaj mamy do instalacji dwie rzeczy: Vomic Client for Windows oraz odpowiednie drivery, które będą nam potrzebne również w Windows. Aplikacja ma ba bardzo prosty interfejs. Następnie w aplikacji wybieramy Connection, Connect. Tutaj wybieramy opcję Wi-Fi i wpisujemy dokładnie ten adres, który mamy tutaj u góry, czyli 1.16. Klikamy. Connect. Oczywiście nasz telefon w tym momencie przekazuje nam głos z tego mikrofonu wbudowanego w telefonie. Teraz jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, jest podpięcie mikrofonu Boya BY M1 do naszego telefonu. Ja użyję tutaj przejściówki USB-C do mini jack i wepnę. W tą przejściówkę oczywiście mikrofon Boja BY M1, i on w tym momencie jest już podłączony do telefonu, który przekazuje nam sygnał do naszego komputera. A teraz pokażę Wam, jak takiego zestawu używać np. w aplikacji Zoom lub w innej dowolnej aplikacji do telekonferencji. Zamontowałem już u siebie na koszulce mikrofon krawatowy. Boja BY M1, który w tym momencie jest mikrofonem bezprzewodowym. Użyłem też dodatkowego mikrofonu Rode Procaster, po to, żebyście słyszeli różnicę, kiedy mówię przez ten mikrofon, a kiedy mówię do Was przez ten mikrofon. I w tym momencie przełączymy się wyłącznie na ten mikrofon. Teraz słyszycie mnie wyłącznie właśnie z tego bezprzewodowego mikrofonu Boja BY M1. I to, co chciałem Wam pokazać, to oczywiście aplikacja Zoom, do której sobie przechodzimy w tym momencie. Jesteśmy już w aplikacji Zoom i tutaj dwie rzeczy, które chciałem Wam pokazać. To przede wszystkim pierwsza rzecz, musimy wybrać sobie jako źródło naszego dźwięku mikrofon Womic. A drugą rzeczą jest to, że nagrywam się w tym momencie przez kamerę wbudowaną w laptopa. To jest ta kamera, która znajduje się tutaj. Ona nie jest najwyższej jakości, ale pozwoli Wam zaobserwować różnicę w tym, jak zsynchronizowany jest dźwięk i obraz. Myślę, że nie jest źle, a powiedziałbym, że jeżeli chodzi o koszty bezprzewodowego mikrofonu, to jest bardzo dobrze. I jedna rzecz, którą chciałem Wam pokazać, to oczywiście Audio Settings. Musicie wejść sobie w Audio Settings, żeby ustawić jeden bardzo ważny parametr, czyli poziom głośności Waszego mikrofonu. I tutaj manualnie ustawiłem taki poziom, jak widzicie. I kolejna bardzo ważna rzecz, to w aplikacji także ustawiłem odpowiedni poziom głośności manualnie i ustawiłem go w ten sposób. Żeby ustawić ten poziom głośności manualnie, musicie niestety wykupić wersję płatną, ale ona nie jest taka droga, kosztuje tylko 40 zł na rok. Co za y, możliwość korzystania z mikrofonu bezprzewodowego jest naprawdę bardzo dobrą ceną. I w tym momencie to co widzicie to jest ekran Zooma nagrywany przez aplikację, więc jakość tego obrazu nie jest najlepsza, ale możecie sobie porównać jak wygląda synchronizacja dźwięku z obrazem w aplikacji Zoom, na przykład, i myślę, że podobnie będzie w innych aplikacjach. Cały czas korzystam z bezprzewodowego mikrofonu, także ja się mogę nawet lekko oddalić od laptopa, mogę się przybliżyć. A poziom dźwięku jest taki sam. Dlatego myślę, że jest to bardzo fajny sposób na to, żeby uzyskać bezprzewodowy mikrofon. Mam nadzieję, że ten sposób na bezprzewodowy mikrofon Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym sposobie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba. I subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Hej.